Antychryst nadchodzi, by oszukać cały świat. I nie jest to tylko zwykły człowiek. Jest niesamowicie urokliwy, obdarzony wdziękiem, który wpłynie na ludzi, a także posiada mroczną moc czerpaną bezpośrednio z otchłani piekła. Diabelski charyzmat emanujący od niego jest nieporównywalny, czego jeszcze nigdy nie widzieliśmy. Ten człowiek zwiedzie zarówno jednostki, jak i całe narody, a niestety miliony i miliony wpadną w jego sidła oszukańcze. Będzie ubrany w demoniczną energię, a uwierzcie mi, miliony ulegną i będą go czcić. Będzie się przedstawiał jako postać pojednania, latarnia pokoju świecąca w ciemności, ale przyniesie tylko fałszywą nadzieję, zwodniczą utopię, która wprowadzi ludzi w błąd swoim fałszywym światłem. Będzie wydawać się rozwiązaniem dla wszystkich problemów świata, przypominając anioła światła. Mimo że wygląda na owcę, naprawdę jest wilkiem. Wyda się owcą, ale w głębi jest smokiem. Choć nie ukaże oznak skażenia, jego serce i dusza będą przesykone nieuczciwością. Ale lud Boży słucha tego, o czym wielu wydaje się zapominać, Antychryst nie przyjdzie sam. Nie. On będzie miał prawą rękę, doradcę, zaufanego towarzysza gotowego prowadzić narody, przywódców, ludzi i cały świat do pokłonu przed sobą. Ten człowiek będzie posiadać nadnaturalny wpływ i dokonywać cudów, które zwiodą nawet wybranych. Więc z kim przyjdzie Antychryst? Sprawdźmy Pismo Święte. W Apokalipsie, rozdział 13, wersety 11-18 jest napisane: I widziałem, jak z ziemi wynosiła się inna bestia, mająca dwa rogi podobne do baranka, a mówiła jak smok. Ona sprawowała całą władzę pierwszej bestii przed nią, a ziemię i jej mieszkańców zmuszała do oddawania czci pierwszej bestii, której śmiertelna rana została uleczona. Cudowne znaki czyniła, nawet sprowadzała ogień z nieba na ziemię na oczach ludzi. I zwodziła mieszkańców ziemi znakami, której pozwalały nawet stworzyć wizerunek pierwszej bestii, która przeżyła ranę miecza, i mówić za nią. I ta bestia nadawała ducha wizerunkowi, tak że on mówił i nakazywała wszystkim, zarówno małym, jak i wielkim, bogatym i biednym, wolnym i niewolnikom, aby przyjęli znak na swojej prawej ręce lub na swoich czołach. Nikt nie mógł kupować ani sprzedawać, jeśli nie miał znaku, imienia bestii lub liczby jej imienia. Oto mądrość. Ci, którzy mają rozum, niech przeliczą liczbę bestii, ponieważ jest to liczba człowieka, a jej liczba to 666. W Biblii mówi się o drugim stworzeniu, fałszywym proroku, który sprawuje całą władzę pierwszego stworzenia, Antychrysta, i zmusi ziemię i jej mieszkańców do oddawania czci pierwszemu stworzeniu. Krótko przed przyjściem Antychrysta musimy zauważyć, że będzie miało miejsce powstanie i ustanowienie religii światowej, która będzie oddawać cześć Antychrystowi pod przywództwem tego fałszywego proroka. Stoimy więc w obliczu czasów, w których ludzie stworzą religię zgodnie z własnymi pragnieniami, uniwersalną religię oddającą cześć Antychrystowi, i to dzieje się na naszych oczach. Fundamenty są przygotowywane do tej wielkiej dezaprobaty. Świat pragnie pokoju, jedności i czegoś, w co można uwierzyć. A diabeł zaoferuje dokładnie to, czego pragną. Zapełni im fałszywy pokój, fałszywą jedność i fałszywą religię. Ten fałszywy prorok, charyzmatyczny i potężny, który dokona cudu, aby zwieść nawet wybranych, będzie prowadził to ruch w kierunku apostatycznej religii powszechnej. Dlatego tak istotne jest, abyśmy zwracali uwagę na pojawienie się religii światowej, ponieważ kwestia znaku bestii jest ściśle związana z oddawaniem czci. Zawsze, gdy usłyszymy o kształtowaniu się religii światowej, powinniśmy zastanowić się, co tak naprawdę się dzieje. Jak już wyjaśniłem w innym filmie, oddawanie czci bestii jest związane z oznaczeniem, i kiedy już będą kładzione fundamenty pod religię światową lub oddawanie czci człowiekowi, będziemy musieli zachować ostrożność. W różnych częściach świata prowadzone są już dyskusje na temat utworzenia religii światowej. Fałszywy prorok będzie kierował oddawaniem czci ludzi Antychrystowi. Ktokolwiek jest tym fałszywym prorokiem, odegra znaczącą rolę. Zostanie wrzucony do jeziora ognia razem z Antychrystem, jak to zapisano w Apokalipsie, rozdział 19, wers 20.
Ten werset pokazuje, że zarówno antychryst, jak i fałszywy prorok nie umrą fizycznie, ale zostaną wrzuceni żywi do jeziora ognistego. Biblia nie określa dokładnej lokalizacji tego jeziora ognistego, ale jedno jest pewne. To rzeczywiste miejsce. Zanim ktokolwiek inny zostanie tam wrzucony, ci dwaj złośliwi przywódcy będą pierwszymi. To zmusza nas do refleksji nad poziomem oszustwa, które będzie miało miejsce w tym okresie. Wyobraź sobie, jak znaczące jest skłonienie ludzi do porzucenia swoich długotrwałych przekonań religijnych, aby oddawać cześć antychrystowi. To nie jest łatwe zadanie, biorąc pod uwagę wojny i podziały, jakie religia spowodowała na przestrzeni historii. Ludzie są gotowi poświęcić związki, rodziny i wiele innych rzeczy w imię swoich przekonań. Teraz wyobraź sobie fałszywego proroka, który przekonuje miliardy, aby porzucić wszystko, co znają i kochają, aby oddawać cześć antychrystowi. To jest monumentalne. Musimy uznać poziom oszustwa, jakie będzie miało miejsce w ostatnich dniach. Dlatego Jezus ostrzegł nas w Ewangelii Mateusza 24:24, mówiąc: pojawią się bowiem fałszywi Mesjasze i fałszywi prorocy, którzy dadzą takie znaki i cuda, że gdyby to było możliwe, zwiedliby nawet wybranych. Teraz przyjrzyjmy się bliżej roli fałszywego proroka. Jest opisany jako mający dwa rogi, co wskazuje na pewną władzę polityczną, ale także jako baranek, co sugeruje charakter religijny. To kwalifikuje go jako proroka. Fałszywy prorok, choć jest człowiekiem, dokona fałszywych cudów, które z powodzeniem zwiodą wielu, skierowując ich serca ku antychrystowi. Gdy patrzymy wokół siebie, wyraźnie widać, że świat jest gotowy na oszustwo ze strony fałszywego proroka. Ludzie mają ogromne pragnienie nadnaturalnych zjawisk. Zobacz, jak ludzie są tak zafascynowani duchami. Istnieją nawet grupy ludzi, które polują na duchy. Zauważ, jak rośnie społeczność zainteresowana istnieniem istot pozaziemskich. Ludzie pragną cudów, nie zważając na to, czy mają one źródło w Bożym działaniu, czy w demonicznych mocy. A fałszywy prorok spełni te pragnienia, ponieważ również ma zdolność do wywoływania nadprzyrodzonych zjawisk. W tej chwili musimy mieć dar rozeznania, ponieważ nie wszystkie cuda pochodzą od Boga. Fałszywy prorok przygotuje spektakularne występy, aby przekonać ludzi, że jest Mesjaszem. Te fałszywe prorocy i ich oszustwa, wraz ze znakami i cudami, które zafundują, będą tak przekonujące, że świat będzie zachwycony i wpadnie w pułapkę oszustwa. Czasem zapominamy, że szatan ma nadprzyrodzone moce, choć są one ograniczone w porównaniu do mocy Bożych. Mimo to jego moc jest rzeczywista i ujawni się przed światem. Bestia, która się pojawi, sprowadzi ogień z nieba przed ludźmi. Potrafisz sobie wyobrazić, co to zrobiłoby z tym światem? Bestia użyje fałszywego obrazu jako obiektu czci, a połączenie cudów dokonywanych przez fałszywego proroka i przez obie bestie zmusi ludzi do przyjęcia znaku antychrysta. Ci, którzy go nie posiadają, nie będą mogli kupować ani sprzedawać, co uczyniłoby ich życie nie do zniesienia. Ci, którzy oddają cześć bestii, nie będą mieli swoich imion w Księdze Życia, co oznacza wykluczenie ich z Królestwa Bożego. To dowodzi, jak głęboko Bóg brzydzi się grzechem bałwochwalstwa. Nakazał nam służyć tylko Jemu. Nie wolno nam klękać przed żadnym obrazem, gdyż jedynym obiektem naszego uwielbienia powinien być Bóg i tylko Bóg. Dlatego ten, kto przyjmuje znak bestii, pozostanie na zawsze oddzielony od Boga. Ci, którzy przyjmują znak bestii, stawią czoła wiecznemu zniszczeniu, gdyż oddali swoje dusze diabłu i nie mogą być już uważani za część ludu Bożego. Niestety, pokazanie potężnych znaków i cudów przez fałszywych proroków doprowadzi do zwiedzenia tych, którzy żyją na ziemi w dniach oszustw, które poprzedzą przyjście antychrysta. Dlatego tak ważne jest, abyśmy pozostawali czujni i mocno zakorzenieni w Słowie Bożym, aby nie ulec oszustwu. Musimy poważnie traktować ostrzeżenie Jezusa, gdyż w ostatnich dniach poziom oszustwa będzie bezprecedensowy. Będą ludzie, którzy uważają antychrysta za Boga. Musimy uważnie śledzić subtelne, ale znaczące zmiany w kontekście duchowym. To jest czas, kiedy synowie Boży muszą być zakorzenieni w Słowie, rozpoznawać czasy i być przygotowani duchowo. Pozostańmy czujni, ponieważ nasiona oszustwa zostaną posiane i wyrosną w potężne drzewo bałwochwalstwa.
świat w poszukiwaniu odpowiedzi będzie podatny na manipulacje. Ludzie, zmęczeni chaosem i zamieszaniem, będą szukać zbawcy, nie zdając sobie sprawy, że są odwracani. To jest czas, abyśmy byli mocno zakorzenieni w Słowie Bożym, niewzruszeni i rozpoznający czasy. Bądźcie czujni na znaki oszustwa, które nastąpią.